Cześć, witajcie w nowym nagraniu. W dzisiejszym filmie zajmiemy się elektryką w tym oto garażu, elektryką i tak naprawdę oświetleniem. Zaczniemy od tego, że muszę tam zamontować gniazdka, bo chcę podłączyć robota koszącego, żebym mógł już kosić tą trawę. Później zajmiemy się oczywiście oświetleniem na zewnątrz, wewnątrz i tak dalej. Słuchajcie, ja mam tutaj skrzynkę rozdzielczą, elektrykiem nie jestem. Od razu zaznaczam, że mało się na tym znam, a umiem tylko tyle, co się nauczyłem na budowie. No i tyle, co podpytałem elektryka i kilka osób, które tutaj pracowały na moim domu. Więc nie bierzcie ze mnie przykładu. Słuchajcie, rozebrałem skrzynkę, tak jak mi elektryk mówił. W garażu mam pociągnięty przewód 5 żył pod gniazdo trójfazowe. Ja 3 faz teraz nie będę potrzebował, więc podłączam tylko i wyłącznie jedną fazę. Widzicie ten brązowy kabelek, już go wkręciłem. I sprawdziłem, dochodzi tam prąd, a 2 przewody zostawiam niepodłączone. Tu jest jeden niepodłączony i tutaj na górze jest drugi niepodłączony i one na razie zostają nieużywane, bo trzeciej fazy nie będę podłączał. Oczywiście jak widzieliście, bezpiecznik jest wyłączony, więc możemy bezpiecznie dotykać i mierzyć tam przewody i tak dalej. Już robot koszący czeka. Na pewno najpierw był film na kanale o robocie, bo tak planuję najpierw zrobić. Ale słuchajcie, mam tutaj ten przewód poprowadzony przez całą działkę z tamtej skrzynki rozdzielczej. Tak jak wspomniałem, przewód jest 5-żyłowy i jeden z tych przewodów, dokładnie brązowy, to jest faza, którą podłączyłem do skrzynki rozdzielczej. Jako że tutaj są takie te przewody z tych kabelków, nie jedna gruba żyła, tylko takie łączone kabelki, to ja to chcę najpierw polutować, żeby łatwiej mi było operować na tych kablach. Dlatego nadmiar odcinam i końcówki zalutowuję. Dobra, teraz chcę go umiejscowić w tym miejscu, dlatego wyciąłem sobie tą deseczkę i zaraz wam pokażę dlaczego. Teraz z tyłu położę sobie tą deseczkę, to się przykręcę i do niej wtedy tą skrzynkę w taki sposób, żebym nie musiał tego mocować do płyty OSB, bo ta płyta jest cienka, a za nią jest ściana, więc tak to rozwiążę. Dobra, łącznie 4 śruby, 2 tu, 2 tu i trzyma się bardzo mocno, bo te śruby są bardzo grube i bardzo, bardzo mocne. Przepuszczam kabel w tę stronę i tutaj do góry. No i dobra, skrzynka przymocowana na 4 wkręty do tej oto deseczki od spodu. Tak samo wszystko przymocowane, więc trzyma się elegancko i to będzie taka moja skrzynka elektryczna. Nie kombinuję tutaj z żadnymi bezpiecznikami, dlatego że tam mam bezpiecznik tak naprawdę w tej głównej skrzynce. I tutaj prawdopodobnie nie potrzebuję, no bo tutaj co będą? 3 gniazdka, tak jak powiedziałem, i oświetlenie. I prawdopodobnie z jednej fazy pociągnę. Chyba że z 2, ale to myślę, że nie ma takiej potrzeby, bo tutaj żarówek to będzie 8 żarówek, ale 3 watowych. No to ile to ciągnie prądu? Myślę, że na jednym spokojnie da radę na jednej fazie. Tym bardziej, że te przewody są grube. Kupiłem takie złączki, one są zapinane i tutaj mogę podłączyć 5 kabli do jednej takiej złączki, czyli mogę na przykład teraz pociągnę sobie 2 gniazdka, później podłączę dodatkowe 2 gniazdka i jeszcze będę mógł na przykład pociągnąć oświetlenie z tego. Myślę, że to nie przeciąży tej sieci, bo to nie będzie tutaj nie wiadomo, bo nie mam zamiaru nie wiadomo czego tutaj używać, więc tak postanowiłem zrobić. A łączy się je w taki sposób, zobaczcie. Otwieramy, wkładamy przewód jaki chcemy. Jedną ręką ciężko. Wszystkie końcówki już są włożone. Muszą dochodzić do końca, tak jak w tym przypadku. Zobaczcie, tutaj do samego końca. I wtedy zaciskamy. I od niej mogę poprowadzić resztę przewodów. Pierwsze gniazdko zamontuję gdzieś w tym miejscu. A zrobiłem to dokładnie w taki sposób, że tutaj przykręciłem gniazdko. Ono jest rozkręcone. Tutaj jest otwór na przewód. I tutaj będzie szedł drugi przewód do góry i do tamtego gniazdka. Oczywiście deseczkę przykręciłem, trzyma się bardzo mocno, no i to będzie moje gniazdko takie. I słuchajcie, uporałem się z pierwszym gniazdkiem, oczywiście tutaj przewód położyłem w peszlu. Nie wiem, czy jest taka konieczność, no ale położyłem, niech będzie. I ten już też przełożyłem przez peszel i go puszczę górą i tam dam. A nie mam żadnych mocowań, to sobie pomyślałem, że może po prostu gwoździe pozaginam i będzie się trzymać. Dobra, mam to pociągnięte, całe szczęście, tam górą poszło oczywiście i tutaj, tędy idzie i w ten sposób i tutaj mam gniazdeczko, już jest zamontowane, nawet już zamontowałem te plastiki. No dobra, czas to by było sprawdzić, mam nadzieję, że nie spalę szopki i że będzie
prąd tutaj. Oczywiście najpierw to muszę podłączyć dla testów. No i dobra, wszystko podłączone. Tutaj też przykryłem już. Idziemy włączyć bezpiecznik. Dobra, zaczniemy od tej strony. Jest. Jest elegancko. Słuchajcie, zacząłem sprawdzać i napięcie jest, ale nie ma masy. I spróbowałem tutaj poprzyłączać i tak dalej. I też nie było. Myślałem, że może jakiś inny kabel czy coś takiego, ale okazuje się, że w tablicy po prostu nie jest podłączone. O, w tym miejscu był jeszcze jeden kabel i z Anią ona patrzyła, tam podłączyłem żarówkę, ja tu dotknęłem i okazuje się, że to, czyli to jeszcze muszę podłączyć. Wyłączyłem bezpieczniki i mogę to teraz wkręcić. Dobra, przykręciłem, ale panowie elektrycy, nie wiem jak wy to robicie, te kable to po prostu jest masakra. Są tak twarde, tak sztywne, a zimą to już w ogóle. Podejrzewam, że jeszcze sztywniejsze, a tutaj taka praca, wcisnąć się gdziekolwiek, no to masakra. Podziwiam. No i dobra, zobaczmy, czy to się coś świeci, czy się nie świeci. Jest, super, sukces. Sprawdźmy, czy lutownica działa. Działa. Dobra, kolejny etap. Słuchajcie, myślałem, że kosiarka będzie z tamtej strony i że tam będę ją musiał podłączać, ale ona finalnie wylądowała w tym miejscu. Jeżeli ktoś oglądał moje filmy, to wie. Więc tutaj mam już gniazdko do tej kosiarki. Ja już tej kosiarki używałem, tylko była zawsze podłączona do przedłużacza, a teraz chcę zrobić gniazdko. Wczoraj ją odłączyłem, a dzisiaj chcę zrobić gniazdko. Gniazdko zrobię gdzieś w tym miejscu, tak o, żeby mi nie przeszkadzało. Mam tutaj jeszcze jedno takie gniazdko i je po prostu tutaj zamontuję. Myślałem też, żeby to zrobić tutaj, tutaj czy tutaj, ale to chyba nie ma większego znaczenia. Niech będzie tutaj, będę miał najkrótszą drogę do dzieła. Gniazdko zamontowane, tutaj dałem takie dłuższe przewody, żeby już łatwiej było mi to wszystko montować. Sprawdzałem, wszystko działa, no i czas wziąć się za oświetlenie, bo gniazdek moim zdaniem jest już wystarczająco. To jedno nie liczę, bo ono będzie cały czas zużywane. Tutaj mam dwa i tam mam dwa i na razie nie wydaje mi się, żebym potrzebował więcej. Być może kiedyś, chociaż nie wiem do czego, co będę robił w tej szopce. Być może kiedyś tam gdzieś jakieś zamontuję, ale na razie naprawdę używałem tutaj w tej szopce póki co tylko tych czterech i mi wystarczało. Dobra, oświetlenie. Oświetlenie na zewnątrz i oświetlenie wewnątrz. Wewnątrz oświetlenie to po prostu powieszę jakąś żarówkę. Myślałem na początku o LEDach, bo ktoś fajnie pisał, że tutaj jest dobre miejsce na LEDy, ale te LEDy nie wiem, czy by się zaraz nie odklejały i wiecie, i to takie... No nie jestem przekonany co do LEDów. Na razie powieszę zwykłą żarówkę. Przecież ja tu nie planuję przesiadywać wieczorami, tylko po prostu wejść coś, gdy coś będę potrzebował, zapalić światło i wyjść i tyle. Więc jedna żarówka tutaj na środku mi w zupełności na razie wystarczy. Przewód rozłożony, przyczepiam go po prostu na gwoździe, który wyginam później. Tędy puściłem i tam górą. O, dokładnie tędy, w peszlu oczywiście. No i tutaj tą dziurą, którą wywierciłem, puszczam dwa przewody. Ten jest od podsufitki, to będzie przewód do podsufitki, od oświetlenia. No i wszystko już podłączyłem, zarówno włącznik, tutaj peszle są pociągnięte jeszcze w tym miejscu. Przez ten peszel idą dwa przewody, tak jak wspomniałem, jeden od podsufitki, a drugi od tego oświetlenia. No i mam tutaj już podłączone, znaczy podłączyłem na razie tylko oświetlenie. Sprawdzałem, prąd dochodzi, ale jeszcze żarówki nie sprawdzałem, więc teraz sobie razem sprawdzimy. Pstryk. I nie działa. Ciekawe dlaczego. Ciekawe, czy mi nie wybiło korków, bo przecinałem kabel. Idę sprawdzę. Dobra, doszedłem, o co chodzi. Zobaczcie. Działa. Po prostu nic się nie stało, tylko po prostu to jest takie bardzo słabej jakości. I wystarczyło, że gdzieś poruszyłem kabelkiem i już zaczęło działać. I tyle, a chodziłem, sprawdzałem bezpieczniki, sprawdzałem przewody, nawet drugi przewód podłączyłem, bo myślałem, że może gdzieś jest przewód urwany czy coś, czy działa na tym przewodzie, też mówię, nie działa, a się okazało właśnie, że jak poruszałem kabelkiem, to zaczęło działać, czyli po prostu muszę kupić jakiś inny uchwyt, lampę chcę po prostu kupić, także jeżeli macie jakieś ciekawe propozycje, napiszcie w komentarzu, popatrzę, jakie lampy proponujecie i może coś kupimy. Kolejny etap to oświetlenie w podsuficie. Ja będę miał 8 oczek, po 2 oczka z każdej strony. To w zupełności wystarczy. I oczywiście
tutaj na skosach będzie i tam po boku gdzieś tam wymierzę zaraz i będziemy to montować, ale do tego mam, słuchajcie, taki magiczny przycisk. Ten przycisk nie jest ani na baterię, ani się go nie podłącza do prądu. On działa na zasadzie energii kinetycznej, czyli poprzez naciśnięcie ten włącznik wysyła sygnał radiowy do tego odbiornika i ten odbiornik włącza nam po prostu oświetlenie. Dlaczego w taki sposób? Dlatego, że nie pociągnąłem żadnego włącznika do tego oświetlenia z domu. A mi właśnie najbardziej chodzi o to, że to oświetlenie w podsuficie no będzie mi najbardziej służyło do dojścia do tego garażyku. Gdy wyjdę na przykład sobie, będę wychodził sobie z garażu, z tamtego miejsca, to nacisnę ten włącznik, zapali się oświetlenie w podsuficie. A takiego przewodu tam nie pociągnąłem, więc to jest dość dobre rozwiązanie, o ile się sprawdzi. Nie wiem, czy będzie działać, bo jeszcze tego nie testowałem. Także będziecie testować razem ze mną. Ale najpierw muszę podłączyć oświetlenie. No i zasięg. Sprawdzimy sobie dzisiaj zasięg, bo podobno w budynkach 30 metrów, a poza budynkami 80 metrów. Sobie to przetestujemy, ale najpierw muszę oczywiście podłączyć oświetlenie. W podsuficie będę wiercił wkrętarką. Mam nadzieję, że obroty wystarczą. To znaczy ona da radę, tylko im szybsze obroty, tym może mniej szarpać mi tą podsufitkę. Zobaczę, jak to działa. Zaraz sobie ściągnę i przetestuję na jakimś kawałku, zobaczę, jak to działa. No i wymierzę punkty i montuję. Przetestowane, wierci bez problemu, nie robi żadnych szarpnięć, tylko po prostu muszę na środku tego czegoś montować. Jeszcze sprawdzę, skoro już wywierciłem, to sprawdzę, czy mój element pasuje, czy będzie ok. Jak widzieliście, pasuje elegancko, działa. Otwory powiercone i przewody też wyprowadzone. Na szczęście obyło się bez żadnych problemów. Przewody szybko bardzo znalazłem. O, proszę Was bardzo. Także będę miał teraz z każdej strony oświetlony ten garażyk. Więc będę mógł sobie z niej korzystać nawet w nocy. A wiecie, że idzie zima i będzie to i będzie się dość szybko robiło ciemno. No dobra, montuję oczka i zobaczymy, czy ten przycisk będzie w ogóle działał. Poprzyczepiałem w koło już te żaróweczki. Trwało to troszeczkę, niestety. No to co? Teraz je podłączę tylko na krótko, na chwilę, żeby sprawdzić, czy one świecą, a później pobawimy się tym włącznikiem śmiesznym, magicznym. No i zanim oczywiście je włożę, te oczka, to poizoluję te złączki, żeby tam jakaś wilgoć nie dochodziła. Nie ma takiej potrzeby. No zobaczcie, wisi wszędzie. Idziemy to podłączyć, zobaczymy, czy będzie działać. Ciekawy jestem, czy taka skrzynka jest zgodna ze sztuką tak naprawdę. Czy można tak robić, czy nie można tak robić? Dajcie znać w komentarzu. Zresztą na pewno mnie, co niektórzy, sprostują. Dobra, zawijam kabelki. I ostatnie miejsce. Nie mam już więcej miejsca, jeżeli chodzi o te złączki, takie szybko złączki. Ale dobre to jest, bo nawet te kabelki takie, co są małe żyłki, te miedziane, te szybko złączki spokojnie trzymają i przewodzą. No zobaczcie, ciach. I jest, i trzyma. Nawet taką, o, szybko złączkę. No dobra. Zaiskrzyło. Zobaczymy, czy działa. O, świeci jeden. Druga. Wszystkie świecą, na szczęście. Tak, świeci wszystko. Elegancko. Więc ja je teraz poukrywam i będziemy się bawić tymi włącznikami. Dobra, wszystkie oczka już pochowane, więc teraz zajmiemy się tym ustrojstwem. I mamy tutaj schemat narysowany, więc ja ogólnie do czasu budowy domu byłem noga z elektryki, nie umiałem gniazdka przykręcić. Po prostu się tym nigdy nie interesowałem, a tutaj się wszystkiego nauczyłem. To oczywiście nie jest nie wiadomo co, nie umiem nie wiadomo co, ale coś tam się nauczyłem, bo w trakcie budowy kilka razy przeciąłem kable, kilka razy musiałem gniazdko przenosić i za każdym razem wołałem elektryka, aż później stwierdziłem, że nie chcę na niego czekać i nie chcę nie wiadomo po co płacić, tam jak kawałek trzeba było coś zrobić i sam zacząłem coś robić i się nauczyłem. No i tutaj widzę, jak to podłączyć dzięki temu schematowi. No i co, podłączam tak i będziemy testować. Myślę, że tutaj to schowam, jest na to miejsce, więc
i myślę, że zasięg też będzie. Zresztą zasięg będziemy testować. Podłączyłem, mam nadzieję, że to jest idiotoodporne, czyli że jeżeli źle podłączyłem, to będzie działać mimo to. No i teraz wkładam tutaj do mojego gniazdka i zobaczymy. No i dobra, co? Włączę i się będzie świecić? Świeci się, o proszę, jest. Czyli chyba się zapaliło od razu. Tak, zapaliło się, czyli można też manualnie, zauważcie. Okej, zobaczcie tutaj, o. Pyk i manualnie działa. Wyłączyło się. Dobra, fajnie. Czyli dobrze podłączyłem, całe szczęście. No i teraz zobaczmy przycisk. Czy to trzeba jakoś parować, czy po prostu nacisnę i będzie działać. Zobaczmy. Nie działa. Zobaczmy, trzeba to sparować jakoś. Może. O, trzeba to sparować. Zobaczcie, miga. Pali się. O, sparowane, zobaczcie. Aha, bo tu jest też dół, góra chyba. O, zobaczcie. Dół, góra. A wcześniej klikałem na środku. Aha. No i działa. I można klikać raz, dwa. O, widzicie, jakie fajne rozwiązanie? Dobra, zobaczmy, jak kliknę pod wejściem, czy się włączy. Jest wyłączone. Podszedłem pod dom. I zobaczymy, czy będzie widać stąd. Nie wiem, czy wy na kamerze będziecie widać. O, widzicie? Zapaliło się. Teraz gaszę. Zapaliło się. Gaszę. O, jest zasięg i to spory. Sprawdzimy sobie to w nocy. Będziecie lepiej wtedy mogli widzieć to na kamerze. Ale jestem zadowolony. Działa. I to w ogóle nie ma żadnej baterii. Nie ma żadnego zasilania. Nie działa na Wi-Fi, tylko tak jak wspomniałem, na radio po prostu zwykłe. Super sprzęt. I ma to około 10 tysięcy cykli, czy nawet więcej. Zresztą napiszę wam w komentarzu, ile to cykli wytrzymuje. Fajne, podoba mi się. No i zaletą jest tego, że niby na 80 metrów na zewnątrz działa, a w budynku na 30 metrów zasięg. Także sporo. Można sobie ten włącznik schować, wiecie, nie wiadomo gdzie. I mamy takie ustrojstwo także. Poczekamy, aż się ściemni i zobaczymy efekt podsufitki i zobaczymy efekt tego włącznika. Posprzątałem wszystko i tak wygląda moja instalacja. Wszystko przykryte. Tutaj idą peszle, oczywiście dwa gniazdka z tej strony, dwa gniazdka z tamtej strony i tutaj trzecie gniazdko od kosiarki, która już jest podłączona i działa. No i włącznik oczywiście do światła działa. No i ten magiczny przycisk, którym będziemy włączać oświetlenie pod sufitce. Ok, w międzyczasie, zanim czekam, aż się ściemni, żeby sprawdzić odległość, zamontowałem tutaj te blachy i struktonit to się nazywa, no. Że to są blachy po prostu z tej strony i z tamtej strony, także już mam wykończone. Przejdę się jeszcze do światełka, pokażę może, jak są zamontowane. Jeszcze muszę rynny poprawić, bo ktoś mi właśnie dobrze w komentarzu napisał, że te kolanko powinno być odwrotnie. I faktycznie dzisiaj sprawdziłem, deszcz padał rano, to ciekło z tego kolanka. Chodzi o to, żeby ta rura wchodziła w tą i wtedy nie będzie ciekło. Poprawimy to. Dobra, jest już ciemno. Stoję przed moim ogrodzeniem, mam przycisk i zobaczmy. A, to tutaj. Chyba za daleko dla niego. No, miało być 80 metrów na zewnątrz, tylko pamiętajcie, że on jest schowany w tej puszce, tak? Tutaj nie sięga. Podszedłem bliżej, czyli jestem przed moim ogrodzeniem. O, sięga, zobaczcie. Tylko też nie zawsze. O, sięga. Pyk. 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 No, czyli jednak... Może na otwarte przestrzenie działa, tylko że ta właśnie puszka jest schowana. No i dlatego pewnie nie sięga. Dobra, a teraz sobie obejrzymy to oświetlenie z bliska, jak to wygląda. Wszystko się świeci, fajnie. O, będzie wszystko widać, gdy będę chciał coś tutaj robić, zrobić, przejść, zobaczyć, czy wszystko ok. No i z przodu tak samo. Zobaczmy jeszcze oświetlenie w środku, co daje.
No i słuchajcie, to oświetlenie na pewno wystarczy po to, żeby coś wziąć, zabrać albo coś tam popatrzeć, ale tak, żeby coś tutaj robić, no to jest za słabe. Na pewno przydałoby się jeszcze jedno gdzieś, jedno tutaj, bo w tym miejscu już tak ciemniej jest przy tej bramie. Gdy będę chciał, to na pewno nie ma żadnego problemu, żeby pociągnąć drugi kabel, a nawet trzeci i czwarty, gdybym chciał, bo to nie jest duży pobór mocy, to chyba żarówka 10W czy coś takiego, także spokojnie da radę. No i dobra, to wszystko na dzisiaj. Ten film był rozciągnięty w czasie, jak widzieliście, zaczynałem, gdy jeszcze nie było elewacji, gdy jeszcze nie było robota i kończymy, gdy już praktycznie szopka jest w 100% skończona. Zostało mi tylko z tyłu poprawić dwa elementy, bo nie miałem listwy jotki, ale już ta listwa jest, więc pozostało mi tylko tam zrobić i szopka skończona. Także troszeczkę się zeszło i troszeczkę ona kosztowała. Będzie następny film na pewno z podsumowania kosztów. Zapraszam. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.